dotknęła mnie jakaś ręka i potrząsnęła mną tak, że się podniosłem. Oparłem się więc na kolanach i dłoniach. I teraz to, co jest, to, co Bóg mówi w tym widzeniu do Daniela, to jest coś dla mnie bardzo istotnego, kluczowego w kontekście tożsamości, którą mamy. Bo wszyscy przechodzimy przez jakieś procesy, przechodzimy przez procesy uzdrowienia i w tym wszystkim ważne jest to, co do nas jest mówione i to, jak my to przyjmujemy, jaki to ma wpływ na nasze serce. Bo generalnie czasami mamy takie poczucie, że jesteśmy stworzeni do jakiegoś dzieła, do pracy. I dzisiaj będę mówił trochę o tym, że Bóg ma dla nas zadanie, ale ono musi wyjść ze zdrowego wnętrza. Musimy przejść proces uzdrowienia. I to, co Bóg do nas mówi, dla mnie jest fenomenalne. On zawsze afirmuje. Czasami mówi dosyć ostro, mówi zdecydowanie, ale tutaj w tym fragmencie to, co powiedział do Daniela, to jest... Czytałem wielokrotnie Księgę Daniela, nigdy nie zwróciłem na te słowa uwagę, może czytałem w innym tłumaczeniu. To jest tłumaczenie Starego Nowego Przymierza. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy to osobiście przyjęli, tak? Ola, Mateusz, Samanta, Paweł, Oksana, Gosia, Basia, Radek. Żebyśmy przyjęli to osobiście to słowo. Posłuchajcie. Tu gdybyśmy wstawili swoje imię, w 11 wierszu mówi tak Bóg do Daniela. Danielu, cenny skarbie. Wiecie, ja się rozpływam, jak coś takiego słyszę. Cenny skarbie. Wow. Bóg mówi do ciebie. Radziu, cenny skarbie. Michael, cenny skarbie. Paweł, cenny skarbie. Janek. Wow. Ela, cenny skarbie. To jest niesamowite, jaka jest wrażliwość Boża, bo z jednej strony widzimy tutaj postać Chrystusa, która jest potężna. Daniel wymienia, jak wyglądał Bóg, wymienia Jego atrybuty, jaki to jest potężny Bóg, jak to jest wspaniały, niepojęty wręcz, tak? A z drugiej strony widzimy tą bliskość i mówi, Danielu, cenny skarbie, zwrócił się do mnie. Wiecie, to jest ta intymna relacja Boga z nami. Trochę jak w małżeństwie. Są jakieś żony na sali? Podnieście rączkę do góry. Są? Są. Słuchajcie, czy to jest dobry tekst, jak mąż do ciebie mówi cenny skarbie? Tak? Jest okej? Okay? O, jak to z tymi mężami jest? Dawno nie mówiłeś mi, że mnie kochasz. Jak się coś zmieni, to ci powiem. Tak? Taki troglodyta z owłosieniem na rękach, tak? A tu jest cenny skarbie. Cenny skarbie, skarbeczku, perełko moja, Pawełku, perełko, Bóg mówi do ciebie. On nas tak kocha, on jest tak cudowny, wow, to jest fantastyczne, jego podejście do nas. Danielu, cenny skarbie, zwrócił się do mnie i teraz co powiedział dalej? Skup się na tym, co ci powiem. Tak, ja was teraz zachęcam, żebyście się, drogie skarbeczki, skupili na tym, co ja dzisiaj będę mówił, okej? Okay? Żeby się tak umówić? Dobra, słuchajcie. Podaj dalej. Czasami słyszymy taki tekst, że mamy nakaz misyjny. Ktoś słyszał? Nakaz misyjny. Nie cierpię tego stwierdzenia. Nie cierpię, jak mi ktoś coś nakazuje. Tak? Nawet jeżeli to robi sam Bóg, to generalnie tego nie lubię. Ktoś lubi, to nakazuje. Lepiej, jak mi ktoś zachęci, nie? I w nowym tłumaczeniu jest przywilej misyjny. Zobaczcie, tłumacze nawet doszli do pewnych mądrych wniosków, że to jest mój przywilej dzielić się Ewangelią, że to nie jest nakaz, że ty musisz, chłopie, na 8 godzin iść do roboty. Tak, ale że to jest przywilej. Przywilej. Nie ma nic piękniejszego niż być światłem. Miałem w czasie uwielbienia taki obraz dzisiaj. To był obraz łodzi, potężnej łodzi. I zobaczyłem dwa obrazy generalnie, ale ten jeden to był obraz łodzi, która płynie w potężnej mgle, to był statek właściwie, płynie we mgle, dookoła jest masę ludzi w wodzie, którzy toną, trzymają się jakichś desek, kół ratunkowych i tak dalej, ale jest mgła i ten statek jest ciemny na maksa. W ogóle nie widać, że jest. To jest statek ratunkowy, to jest my, to jesteśmy my, to jest Kościół. I to nie znaczy, że nas nie ma na Facebooku. Że nas nie widać. Wiecie, o czym mówię? Bo dzisiaj myślimy, że my świecimy wtedy, kiedy jesteśmy widoczni. Generalnie chodzi o inne światło. Chodzi o inne światło. I drugi obraz, kiedy ten statek zapłonął, kiedy zapaliły się światła i wszyscy widzieli, że on jest w tym miejscu, to ludzie mogli skorzystać z tej
pomocy. Generalnie chodzi o to, żeby Kościół był widoczny. I teraz jak my to rozumiemy? Żeby płonął światłem Chrystusa, płonął Jego miłością, Jego ogniem, Jego żarem. A możemy słyszeć coś takiego. Ja przez lata, kiedy byłem bombardowany czymś takim, że trzeba głosić Ewangelię, to rozmawialiśmy nieraz z żoną o tym, mi w środku zgrzytało. Ja sobie pomyślałem, to na pewno nie o to chodzi, że ja mam stanąć z gitarą na dworcu teraz, kiedy ja tego w ogóle nie czuję, kiedy ja w środku jestem wypalony, pusty, to co ja mogę, z czym ja tam mogę pójść na ten dworzec, tak? Chociaż dobre kanapki miał, tak? Ale no co tam dasz? Nic nie dasz, bo z pustego i... Nie, nikt nie naleje, nawet Salomon. Jak, chociaż Salomon to dobrze kombinował, to może by coś nalał, tak? Że któraś żona by mu coś tam dała, żeby nalał, tak? No to wchodzi w różne zakamarki. Ale zobaczcie, chodzi o to, lepszą metodą na głoszenie Ewangelii jest płonąć, bo tylko płonący człowiek może zapalić innych. Tylko płonąca pochodnia, tylko płonący Grzesiek, pełen Ducha Świętego, pełen pasji dla Chrystusa, dotykając innej osoby, może ją zapalić. Nie pusty, który jest posłany, bo musi. Wiecie, dźwięk jest odwrotny. Ludzie dotykając nas, czują, że my nic nie mamy wtedy. Ja wielokrotnie pusty próbowałem coś dać. Efekt był słaby zawsze. Efektu nie będzie, wręcz będzie pobojowisko momentami. A więc rolą naszą jest zadbać o siebie, abyśmy płonęli i wtedy w sposób naturalny. Ja kiedyś słyszałem coś takiego, że jeżeli w Jeleniej Górze otworzyliby bardzo dobrą restaurację, masz przyjaciół, którzy też lubią gdzieś od czasu do czasu wyskoczyć i ty tam poszedłeś i zaskoczyli cię, bo dostałeś super jedzenie, bardzo dobre i do tego jeszcze w dobrej cenie. To kiedy spotykasz się ze znajomymi, to ty mówisz im Ewangelię. To wszyscy wiedzą, że w Jelenie jest dobra nowa knajpa, w której można tanio zjeść dobre rzeczy w dobrej cenie. Okej? Tak? Nie musisz mówić. Jeżeli gdzieś by Janek teraz w okolicy 50 kilometrów jak jedziesz, byś jadąc zobaczył, że 95 jest po 4Z. I niechrzczona. 95 benzyna. Przepraszam, bo mówię sloganami, tak? 95 benzyna jest po 4 złote niechrzczona. Powiedziałbyś? Znaczy, nie wiem, bo ktoś inny to by pojechał do domu, bańki zatankował, przyjechałby do kościoła i by po 5 sprzedał, tak? Ale, nie, ale to jak ma głowę do biznesu, tak? Ale być może powiedziałbyś wszystkim, słuchajcie, bracia, siostry, tam jest coś, warto tam być, bo warto, tak? Bo to jest coś cennego, A więc to naturalnie z nas wychodzi, że my dotykamy się, sami jesteśmy płonący, dotykamy się innych. Zobaczcie, mówiliśmy o skarbie w glinianych naczyniach ostatnio. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi o tym, że ten skarb mamy w naczyniach glinianych, że sami jesteśmy gliną, jesteśmy naczyniami glinianymi, często słabymi, kruchymi, spękanymi. Ale w nas jest obecność Chrystusa i Bożym zamysłem jest to, abyśmy nie zostawili tej obecności tylko dla siebie, ale abyśmy ją się podzielili, abyśmy ją przekazali dalej, aby Kościół mógł działać. Po to jest misja Kościoła. Biblia mówi, pójdźcie za mną, Jezus powiedział, o uczynię was rybakami ludzi. I ja też nie za bardzo lubię to stwierdzenie. Wiecie, ja wielu stwierdzeń z Biblii nie lubię. Jestem pastorem, który nie lubi, bo mi się wydaje, że to jest takie słabe, że ja mam teraz ludzi łowić, zarzucać sieci. Ale jest jakaś mądrość w tym, co Jezus powiedział. Jest wiele mądrości w tym, co Jezus mówi. Są same mądrości. Ale dlaczego on używa pewnych podobieństw, pewnych metafor? Ponieważ jeżeli on nas czyni rybakami ludzi, patrzę teraz na Pawła, bo już mam następną myśl, to on chce, żeby rybak znał życie ryb. Żeby nie był odrealniony, żebyśmy znali, jak człowiek jest stworzony, sami siebie, ale też ludzi, jakie mają potrzeby. Wczoraj było fantastyczne spotkanie w strefie centrum i nasz przyjaciel Paweł, nasz brat, miał świetną inspirację i do pewnego momentu, kiedy go słuchałem, to sobie pomyślałem, że mógłby mówić wszędzie, tylko nie w kościele. Tam w ogóle nie było kościelnego języka. Ja myślę, że na tym to polega. W ogóle nie było.
Paweł nie powiedział ani jednego wersetu chyba przez pół godziny. Nie dlatego, że nie zna. Tylko dlatego, że taki był jego cel. Bo przychodzą ludzie z zewnątrz. Do ryb trzeba mówić językiem rybim. Paweł tak wczoraj mówił właśnie. Trochę przypominał karpia w pewnym momencie. Brakowało mu powietrza. Nie, on nie ma tremy. On generalnie już jest tak obcykany, że nie ma tremy. Ale co? Tak, i w pewnym momencie, kiedy doszedłeś do tych wszystkich rzeczy, że musimy wierzyć w siebie i tak dalej, mówisz, tak by wyglądało moje wystąpienie jeszcze 2-3 lata temu, do tego momentu. I zaczął mówić wtedy, że od 2-3 lat jego życie się zmieniło i dochodzi jeszcze, oprócz wiary w siebie, wiary w ten kraj i to wszystko, dochodzi jeszcze wiara w Pana Boga. I wtedy powiedział, że wiara jest ze słuchania i już się czułem jak w kościele, a już dalej nie powiedział, tylko że wiara jest ze słuchania. Ale to wszystko ma, wiecie, my żeby dotrzeć do ludzi też musimy być mądrzy, bo jak ja tu wyszedł i powiedział 65 wersetów po kolei, przeczytał, tak, zaszpanował. Ci, którzy znają te wersety, pewnie powiedzieliby amen. Ale pastor dzisiaj kazanie powiedział, tyle wersetów, które znam, cudownie. To na tym w ogóle nie polega rzecz. Tak? Chodzi o to, żeby coś w nas się poukładało, żebyśmy pewne rzeczy zrozumieli, żebyśmy byli kompatybilni z tym światem i zrozumiali dla tych ludzi, którzy jeszcze są na zewnątrz. Pójdźcie za mną, o uczynię was rybakami ludzi. W Ewangelii Marka 3,14 czytamy, kiedy Jezus modlił się i wybierał, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy wybierał swoich uczniów? Poszedł na górę, wybrał, kogo sam chciał. Tak, więc skonsultował to z ojcem, ale ojciec dał mu wolną rękę, wybrał kogo chciał. I tam czytamy, i powołał 12, których też nazwał apostołami, posłanymi. Apostoł to posłany inaczej, apostolos. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posłać do głoszenia dobrej nowiny. A więc mamy dwie nogi. Dwie nogi Bożego wybrania. Pierwsza rzecz, aby z nim byli, w Biblii Warszawskiej mamy, tutaj mamy, aby mu towarzyszyli. On jest naszym chce, żebyśmy byli jego towarzyszami i aby posłać. I teraz pierwsza rzecz jest ważniejsza niż druga. Bo jeżeli postawimy akcent na tym, żeby ich posłać, a nie będziemy w relacji z Chrystusem, to zderzymy się z murem. Amen? Zgodzicie się z tym, tak? No bo to będzie znowu takie działanie religijne, że ja muszę kolejny skalp do kościoła przyprowadzić, tak? I na Winchesterze zrobić nacięcie, jak w westernie, tak? Kolejna dusza zbawiona i tak dalej. Czasami ewangeliści tak mają. Sobie notują w Biblii, ile ludzi już zaliczyli i tą drabinę do nieba budują z tych szczebelków, ale myślę, że to też nie na tym rzecz polega. To jest ważne, bo to są rzeczy wieczne, ale na co ja chcę zwrócić uwagę? Bardziej relacja i ogień z relacji płynący, bycie z Chrystusem tak, że ty chcesz się tym podzielić, a nie z tyłu myśl religijna, ja muszę, bo jak nie, to mnie Pan skarci. Łapiecie? To jest jak gdyby istota tego. Aby z Nim byli, aby Mu towarzyszyli, by móc ich posłać do głoszenia dobrej nowiny i dobra nowina to Ewangelia. Greckie Evangelion, czyli dobra nowina, dobra wieść. To jest dobra informacja. Niektórzy się krzywią na myśl o Ewangelii, bo myślą, że to jest coś smutnego, ale to jest dobra nowina, że Bóg ma dla mnie plan, że ma dla mnie ratunek, że chce mi pomóc w życiu, żebym się sam nie pultał w różne niepotrzebne sytuacje, że chce dać mi siłę z nieba, wsparcie z nieba, chce dać mi Ducha Świętego. On nie zostawił nas sierotami. Tak? Jezus powiedział, ja muszę iść do Ojca, ale posyłam innego pocieszyciela, parakletosa, innego pocieszyciela, a więc On tylko w innej formie, przychodzi Duch Święty do naszego życia i mówi, nie zostawię was sierotami. A więc z Bożym zamiarem jest to, abyśmy nie funkcjonowali w duchu sierocym, jak sieroty, opuszczeni ludzie, ale właśnie ci, którzy mają Jezusa, którzy mają świadomość tego, że nawet w momencie, kiedy wydaje się, że jestem sam, to nie jestem sam, że On mnie niesie na rękach. Bo będą takie życie. Ty, Paweł, wczoraj fajnie mówiłeś o tym, że ateizm nie wytrzymuje wielu konfrontacji trudnych właśnie. Właśnie w takich trudnych momentach, kiedy ktoś bliski choruje, kiedy ktoś bliski umiera, kiedy przechodzisz przez trudne doświadczenia, nie masz się do czego odwołać. Możesz się odwołać tylko do mądrości ludzkiej,
ale ona zawsze jest ograniczona. Czy ktoś doświadczył tego, że lekarz może się pomylić? Wielokrotnie. Wielokrotnie. Przyjeżdżam do lekarza, oni chcą mi obciąć nogę, a lekarz, który mnie bada, mówi, no to jest do uratowania, ale tamci, co robili przede mną, to zepsuli. Że jest prawie do ucięcia. No i ty mówisz, no super, tak? Ale ufałeś, tak? Bo to jest tylko człowiek. Terapeuta może się pomylić. Facet, który zmienia ci koło, może się pomylić i nie dokręci śruby. Miałem tak kiedyś. Wyjechałem z warsztatu, jadę sobie zadowolony, oponki zmienione, a coś czuję, że stuka. Śruba niedokręcona w malcynie, w maluchu. Dobrze, że w maluchu był lekki, no to jeszcze jakoś tam, tak? Może się pomylić? Może coś w bułce znaleźć, jedząc, bo piekarz, mogło mu coś wpaść, tak? W kiełbasie, nie daj Boże, jedynka do wymiany, tak? A dzisiaj to nie są tanie rzeczy. Sam jestem teraz, nie będę reklamował, ale może powiem tylko część. Jest taka firma, gdzie drugi człon się jest bez bólu. Wiecie, jest ból, powiem wam szczerze. Jest ból, jak wychodzę, to płaczę. Tak? Ja na początku myślałem, że jestem na giełdzie samochodowej, bo jak ludzie płacili, to takimi plikami pieniędzy. Później się okazało, że jestem u dentysty. Dzisiaj nie są tanie rzeczy, tak? Szczególnie z przodu, tam, gdzie widać. I powiedział im, idźcie, Ewangelia Marka 16:15, i powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. No wiadomo, że tutaj nie będziesz kota nawracał, ja próbuję, ale nic z tego nie wychodzi. On i tak robi swoje. Jakbym miał psa, być może by się, psy się bardziej nawracają chyba niż koty, nie? Tak, no, ale ja i tak wolę koty. Takie niepokorne te dusze, nie? To jest wyzwanie. Kota nawrócić to jest naprawdę wyzwanie. Moja mama coś, twój się nawrócił, tak? No mieszka w kościele, no tak, rzeczywiście. Wygląda jakby mieszkał w kościele. Tak, jak ktoś go widział, to tak. Trochę jak, no, okej, dobra, bo już nie w tą stronę idę. W zeszłym tygodniu, bo niedziela to pierwszy dzień następnego tygodnia, jakby ktoś nie wiedział, w zeszłym tygodniu populacja ludzi na świecie przekroczyła 8 miliardów ludzi. Wow. I tak sobie myślę, Jezus zostawił nam cel misyjny, tak? Ten przywilej misyjny, idźcie głoście wszelkiemu stworzeniu, a ludzie ciągle się produkują. Jak to zrobić? Ciągle trzeba dotrzeć do nowego pokolenia. Wow, jest challenge, jest wyzwanie przed wami. Rośnie nowe pokolenie, którym trzeba będzie głosić Ewangelię. Hania, Janek, inne dzieciaczki, tak? To jest wyzwanie dla Kościoła. Ktoś kiedyś powiedział, że Kościół jest zawsze jedno pokolenie od tego, żeby Ewangelia umarła. Wystarczy, że jedno pokolenie nie będzie głosić Ewangelii. Nie przekaże tej pałeczki, nie przekaże sztafety dalej i jest koniec. Zobaczcie, jaki to jest ryzykowny projekt. Z drugiej strony Bóg nas zaprosił do tego projektu i dzięki Bogu to jest większy projekt niż największe firmy na świecie. Naprawdę, większy projekt. Nie wszyscy lubią ten projekt, bo w tym projekcie są ludzie, którzy popełniają błędy, ale to ciągle jest największy projekt i ciągle to jest Jezus. Jezus ma bardzo osobistą relację z Kościołem. Kiedy w objawieniu Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że on w swoim ręku trzyma 7 gwiazd i 7 świeczników w ręku, tak blisko na ręku, to mowa jest o tym, że on ma lokalne kościoły w ręku. Bo 7 świeczników to 7 zborów, kościołów lokalnych, tak, słowo zbór, a 7 gwiazd to są aniołowie, to są liderzy kościołów. Zobaczcie, jaka to jest bardzo intymna relacja. W Jego ręku jesteśmy. Wow, jesteśmy tak blisko. I mówi do Ciebie, cenny skarbie dzisiaj. Wyjdź z tą jedną rzeczą dzisiaj, że Bóg do Ciebie mówi, cenny skarbie. Piotrek, cenny skarbie. Andrzej, cenny skarbie. Wow. Łukasz, Stasiu, cenny skarbie. Janek, to jest niesamowite. Marcin,
Wojtek, Artur. Wiecie, jak my tego potrzebujemy? Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, bo my się niezręcznie nieraz czujemy, kiedy ktoś do nas mówi dobre rzeczy. Jak całe życie dostajesz w głowę, to jak się masz czuć zręcznie, tak? Brakowało ci afirmacji często w dzieciństwie. Nie słyszałeś dobrych słów od ojca. Tak, mama była zajęta, więc wychowywała cię ulica, ekipa na ulicy i później ktoś mówi coś dobrego, to ty mówisz, wow. Nie wiem, czy ktoś z was wczoraj oglądał wieczorem kawałek, oglądałem takiego programu o jednym z większych więzień w Salwadorze. Ktoś oglądał może? 8 razy więcej ludzi niż powinno być w tym więzieniu jest. Ludzie siedzą na tak średnio, jak są 2 łóżka, to 4 osoby na tych 2 łóżkach. Nie mogą się ruszyć. Wszyscy porozbierani do spodenek i cali wytatuowani, bo to jest Salwador, to jest kraj, w którym jest najwięcej gangów. Generalnie to są 2 gangi dominujące, jesteś albo w jednym, albo w drugim. Straszne, ludzie z wyrokami po 100, po 300 lat w tym więzieniu. I pokazane jest nabożeństwo w tym więzieniu. Bo tam jest jedyna, jaka terapia jest w więzieniu, to, że się nawracasz. Wszyscy mają Biblię, idzie taka ekipa wytatuowana z Bibliami, ale uwielbienie, jak zobaczyłem, jak oni skaczą, jak oni tańczą, tam ktoś tam się modli. Mówi, że ja to tak 5 godzin dziennie się modlę. Co myślę, co masz robić, jak masz wyrok 150 lat, tak? To sobie możesz pozwolić na to, tak? Ale to było niesamowite. Ludzie pogubieni opowiadali swoje historie. Chłopak mówi, ja zabiłem 1 osobę, jak miałem 15 lat. Wbiłem nóż, uciekłem, schowałem się w łóżku, ale już później następną, jak miałem 18 lat, jak zabiłem, to mi się to spodobało. A później jak kolejne zacząłem zabijać, to się zaczęli mnie bać, że jestem kimś ważnym. I każda ofiara była wytatuowana na jego ciele. To znaczy była zaznaczona, więc już w tych tatuażach, jak on się gdzieś pojawiał, to wiedzieli, że on zabił tyle ludzi i miał taki no, szacunek w tym środowisku przestępczym. Strasznie pogubieni ludzie, którzy później modlą się i pokutują z tego. Pokutują z tego, odwracają się od tych swoich grzesznych zachowań i będąc tam w więzieniu, wielbią Jezusa i sobie pomyślałem, wie Boże, ja taki straszny grzesznik, nieraz jeszcze mi to wraca, jak ja w życiu narobiłem, ale jak ten program oglądałem, to się poczułem, że taki jestem, spoko. Wiecie, że to nie ma żadnego znaczenia? Myślałem sobie, ten facet, który ma 300 lat kary, on kiedy zrzuca to brzemię na Chrystusa, nawraca się do Niego, krew Jego oczyszcza go, jest taki sam. Nie wszystkim się to podoba. Był pewien pastor, który brał tych ludzi, którzy wychodzili z więzienia, już zresocjalizowani nawet po tych wyrokach jakichś dużych, bo tam, jeżeli oni się poprawiali, tak, nawracali się, to mieli szansę wyjść wcześniej. Brał ich i jakąś piekarnię otworzył i oni tam pracowali. To było niesamowite. Przyjeżdżali tam do pracy, pracowali, modlili się, bo to byli wierzący ludzie już wiele lat w tych kościołach, niektórzy po 20, po 30 lat dopiero wtedy wychodzili. Ten pastor, ludziom się to w kościele nie podobało, część ludzi odeszła z kościoła, że tacy kryminaliści są w tym kościele. Tak? Był taki gościa nowego, przyjmowali, taki wydzierany cały na czole. Jeden z nich, żeby wyjść na miasto, żeby go policja nie złapała, to używał tych, jak to się nazywa, takie coś, co ty na buzię sobie nakładasz. Fluidem sobie wszystko to zakrył i wtedy mógł normalnie wyjść na ulicę, bo nie było widać tych wszystkich oznaczeń, z jakiego jest gangu, bo oni tu mieli na czole całe twarze wytatuowane. No po prostu szok. I pamiętam, ten obraz, kościół, modlą się, też ci wytatuowani ludzie i nowy, który przyjechał z więzienia do nich i przyjmują go i tak cały kościół stoi, on stoi z przodu koło pastora i wszyscy z kościoła po kolei podchodzą i go przytulają. Witamy. Tak? Witamy w kościele. Wow. Może się to komuś nie podobać, tak? No bo jak? Jak tak? Takiego bandyty teraz. Trzeba portfela pilnować, tak? Kluczyki od auta już tak nie zostawisz na podłodze. Cię to dobrze, jeżeli w kościele tak jest, to dobrze. To dobrze, to są nowi ludzie, tak? Ciągle możemy iść i głosić dobrą nowinę. I teraz 2 strony medalu chciałbym pokazać. List do Koryntian, 3 rozdział, 9 wiersz. Dlaczego w Kościele jest tak, że teraz mówię o ewangelizacji, nieraz mówimy o tym, żeby Kościół od środka
strzec, pilnować. Pamiętacie ogród Eden, aby uprawiać i pielęgnować i strzec. Dwie rzeczy. Musimy się zajmować tym, żeby uprawiać, czyli do przodu, ale też strzec tego, co mamy. I w Kościele, jak mamy, gdybyśmy się przyjrzeli pięciorakiej służbie, mamy apostołów, mamy proroków, mamy nauczycieli, mamy pastorów, mamy ewangelistów, to część z tych służb zajmuje się tym, co wewnątrz. Tak? Duszpasterz zajmuje się ludźmi, którzy już są w Kościele. Nauczyciel też. Ale jest ewangelista i jest apostoł. Oni myślą i jest jeszcze prorok, tak? Który jest i tu bardzo często, bo są służby, które zajmują się tym, co jest na zewnątrz budynku, tak? Gdybyśmy tak na zewnątrz nas, bo Kościół to nie budynek, to ludzie, ale ci, którzy jeszcze nie są włączeni, wiecie, jaka jest definicja Kościoła? Eklezja, ekaleo od greckiego, czyli to jest zgromadzenie tych, którzy zostali wywołani i którzy odpowiedzieli na to zawołanie. Oni odpowiedzieli, to jest Kościół. Czyli jeżeli ty osobiście, Jezus cię zawołał po imieniu Krzysiek i ty powiedziałeś, tak, Panie, idę za Tobą, chcę Tobie służyć, to jesteś częścią Kościoła. Duch Święty mieszka w Tobie. Duch Święty mieszka w Tobie, bo On pieczętuje swoją własność i jesteś Jego własnością. I On zna Pan tych, którzy są Jego. Jesteśmy częścią, ale są jeszcze inni, którzy są na zewnątrz. I tu są służby, które docierają. Właśnie ewangeliści, apostołowie, którzy myślą, no, kolejny Kościół, a więc coś robimy nowego, tak? Ci, którzy zajmują się tutaj służbami wewnątrz, pastorzy, duszpasterze, tak? Inaczej można by powiedzieć, ci, którzy zajmują się tym, co jest wewnątrz. A więc dwie nogi, można by powiedzieć, dwie strony medalu. I w Koryntian Paweł mówi tak. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Mamy dwa obrazy. Pole i mamy budowlę. Potrzebujemy obsiewać pole, potrzebujemy na zewnątrz głosić Ewangelię, mamy przywilej, a więc chcemy się tym dzielić, tak? To jest jak gdyby misja Kościoła na zewnątrz i ci, którzy już są zbawieni, są wewnątrz i mamy troszczyć się o tych, którzy są wewnątrz. I musi to działać zawsze w balansie. Kościoły, które działają tylko do wewnątrz i zapominają o tej ewangelizacyjnej części istoty Kościoła, one po czasie stają się klubami towarzyskimi. Nie ma tam życia, nie ma przepływu. Mój znajomy, pastor Przywilej, było go znać, przyjaciel, pastor Paweł Godawa mówił, nie ma wydobycia, nie ma przerobu. Mówił takim technicznym językiem, ale generalnie to tak jest. Kogo będziesz nauczać w Kościele, jak nie będzie ludzi? A więc nowe osoby. Ania, która od niedawna do nas zagląda, już blisko rok chyba, tak? Wow, super, Bogu dzięki, są nowe osoby. Osoby, które się chrzciły jakiś czas temu, które pojawiają się w Kościele, tak? Słyszą Ewangelię, przychodzą, ich serce reaguje na to, co mówi Bóg do nich. Mamy te dwa obrazy, pole i budynek, i budowla. Jesteśmy rolą, Paweł mówi, i budowlą. Najpierw jesteś rolą, kiedy ziarno pada, odpowiadasz na to, przechodzisz do budynku, stajesz się budowlą, jesteś częścią Kościoła. To jest gdyby obraz, dzisiaj tak eklezjologicznie troszeczkę. No i chciałbym teraz Cię zachęcić króciutko w takich czterech bardzo szybkich punktach do tego, żebyś był jak Andrzej. Pierwszy punkt, bądź jak Andrzej, drugi, bądź jak Andrzej, trzeci, bądź jak Andrzej. I czwarty, jaki? Znaczy, całe szczęście, że nie bądź jak Janusz. Tak? Bo to dzisiaj to się źle kojarzy. Ale dlaczego? Byliśmy z Robertem ostatnio w takim fajnym spotkaniu i tamtą ideę złapałem. To nie jest moja idea niestety, ale bardzo fajna. I gdybyśmy otworzyli Ewangelię Jana, zobaczymy, kim był Andrzej w ogóle. Ewangelia Jana od 35 do 45. Posłuchajcie taki fragment Biblii. Ja będę czytał troszeczkę z innego tłumaczenia. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział: oto baranek Boży. Gdy Jezus odwrócił się i zobaczyli, że za nim idą, zapytał, czego szukacie. Odpowiedzieli: rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to: chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch. Andrzej,
Brat Szymona Piotra był jednym z tych dwóch. Czy jest na sali jakiś Andrzej? Andrzej, bądź jak Andrzej. Andrzej, bądź jak Andrzej. To jest dobre, Andrzej, bądź jak Andrzej. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. To jest ciekawe. Jan stoi z uczniami, mówi o to Baranek Boży, a ci uczniowie idą za Jezusem, już nie są uczniami Jana. Nie wiem, czy Jan później nie miał depresji, tak? Że go opuścili, tak? Mówi, co ja powiedziałem, ludzie? Nie mam uczniów teraz, miałem dwóch uczniów, już nie mam. Ale to o to Janowi nie chodziło. I teraz dalej czytamy, co Andrzej robi. Zobaczcie, odszukał on najpierw swego brata Szymona i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza, widzicie to? Dotknięty przez Boga, od razu co robi? Dzieli się tym, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Czyli co? Ja zawsze myślałem, że to Piotr był taki do przodu, ale w tym wypadku Andrzej był do przodu i Andrzej przyprowadził Piotra. Pierwsza rzecz, którą kiedy usłyszał, którą zobaczył Chrystusa, to była to, że poszedł i podzielił się z tym z Szymonem i przyprowadził go do Chrystusa. Już byli razem dwaj bracia. Jezus zaś przyjrzał mu się wyraźnie i powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kamień. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Andrzej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa powołanych w czasie jego ziemskiej służby. W pierwszym rozdziale właśnie czytamy w Ewangelii, że w jaki sposób Andrzej dowiedział się, kim był Jezus, a wtedy natychmiast odszukał swojego brata Szymona Piotra i przyprowadził go do Syna Bożego. Dzisiaj my, nasz Kościół, możemy tak samo. Kiedy spotykamy się z Chrystusem, możemy to przekazać kolejnym osobom. I teraz chciałbym was zachęcić do takiego bardzo prostego projektu. Niedługo będziemy mieli koncert świąteczny. Przypomnijcie mi datę. 9 grudnia 2022, rok pamiętam. Godzina 18 w piątek. Tu będziemy mieli koncert, już niedługo będziemy mieli też zaproszenia na ten koncert. I co jest fantastyczne, to, że możemy, ten koncert może być takim miejscem, takim dosyć neutralnym do tego, żeby kogoś zaprosić tutaj do kościoła. To jest trochę tak, że znając dzisiaj to, jak funkcjonują ludzie, jak trudno im w naszym kraju przekroczyć próg innego kościoła niż kościół powszechny, tak, szczególnie w małych miejscowościach, można zaprosić ludzi na koncert. Tak jak Paweł został zaproszony na... Ty byłeś na koncert? Na szkolenie. Pawła Gosia, jego siostra zaprosiła na szkolenie. Było szkolenie tutaj... Kto wtedy głosił? Karl Gustav Severin, jeden z lepszych ewangelistów na świecie, ale siostra wiedziała, jak zarzucić sieci na brata, tak? Wiedziała, że on lubi szkolenia, że jest mądry chłopak, na szkolenie przyjdzie, no to go na szkolenie. Ludzie na koncert często chętnie przyjdą. I my tu nie zamierzamy od razu robić na tym koncercie wezwania, modlitwy, niech się krew baranka oczyści i tak dalej. Spokojnie, powoli, tak? Zaprosić ludzi, żeby zobaczyli, że tu jest normalnie, że tu jak się wchodzi, to pod wycieraczką nie ma żadnego obrazu. Możecie sprawdzić. Choć niektórzy myślą, że tak jest, tak? Jest normalnie, jest normalnie. I to jest dobry moment, żeby zaprosić kogoś do kościoła. A więc chciałbym takie wyzwanie przed nami postawić. Abyś pomyślał o kimś z twojego otoczenia, o jakimś swoim sąsiedzie, o kimś, kto potrzebuje Chrystusa. Czasami Bóg nam wystawia takie osoby i pokazuje. Słyszysz, co się dzieje może u sąsiadów w domu. Czasami może widzisz kogoś, kto chodzi przygnębiony i tak dalej. To nie atakuj go od razu, ale chciałbym, żebyś teraz do tego momentu, do 9, ja mam taką listę też już moich sąsiadów zrobioną, ale niech to będzie jedna, dwie osoby, o które będziesz się systematycznie modlić, ok? Możemy tak zrobić, tak? To będzie pierwsza rzecz. Zapisz imię przynajmniej jednej osoby. Jeżeli możesz, to nawet sobie możesz wyciągnąć teraz telefon i sobie w notesie zapisać imię jednej osoby. Może być ktoś z pracy, ze szkoły, może być sąsiad, która potrzebuje Jezusa i módl się o nią codziennie. Proś Pana, abyś miał możliwość opowiedzieć tej osobie o Bożej miłości. Bo my nieraz to pomijamy, ten aspekt modlitwy o osobę
I wtedy troszkę się wybijamy spoza tego Bożego zasięgu, bo od razu chcemy z nogami tam się wpakować. A ja wierzę w to, że jeżeli my się modlimy, Panie, daj możliwość, otwórz serce tej osoby, daj mi taką możliwość i wrażliwość, żebym w odpowiednim momencie mógł ewentualnie tak powiedzieć tej osobie o Bożej miłości, to wierzymy w to, że Bóg działa. Wierzymy w to, wierzymy w dobre rzeczy. Kolejną rzeczą po tym czasie modlitwy, dzisiaj mamy 20, czyli zostało nam ponad 2 tygodnie, blisko 3 tygodnie do tego koncertu, to można troszkę czasu poświęcić modlitwie. Niech to dziennie będzie 2 minuty o tą osobę, tak? Czy minutka nawet. No to trochę się zbierze przez ten czas. Myślę, że pół godziny straciłem na modlitwę o sąsiada, tak? Ci się nazbiera pół godziny. Okej? To jest takie wyzwanie. Później przyprowadź tą osobę. Będziemy mieli już poniedziałek, wtorek piękne zaproszenia. Dasz tej osobie zaproszenie. Co nas z tym zrobi, to już jest inna sprawa. Ale jeżeli ty z Bogiem masz umowę, to wierzymy, że Bóg może zadziałać. Zaproś ją na koncert. W piątek godzina 18:00 będzie dobra zimowa herbata, będzie fajne ciasto zimowe, takie cynamonowe jakieś, będzie takie fajne cynamonki i te sprawy, tak? Tu będzie fajny koncert i wtedy będziemy mieli możliwość rozmawiać z ludźmi. Przyprowadź swoją znajomą na wydarzenie chrześcijańskie, a ten koncert chociażby. W przyszłym roku zrobimy ewangelizację i ponowimy znowu to. Jeśli pojedna się z Bogiem, tak, będziesz miał możliwość rozmawiać, zainteresuje się, przyprowadź, pomódź się, podziel się, może tak, pomyliłem punkty. A więc pierwsze to jest módl się o tą osobę, drugi punkt to jest podziel się z nią, a więc postaraj się spędzić trochę czasu, tak? Gdzieś zatrzymać się, pogadać trochę, żeby nawiązać relacje, żeby to nie było takie suche. Spędzaj czas ze swoim znajomym, aby wzmocnić więzi. Dzięki temu możesz mieć okazję porozmawiać o Chrystusie. Zaproponuj wspólne wyjście na wydarzenie chrześcijańskie. I trzecia rzecz, przyprowadź swojego znajomego na wydarzenie chrześcijańskie. I jeżeli na tym wydarzeniu będzie możliwość, że się pojedna z Bogiem, może wtedy, kiedy będzie rozmawiać z Tobą, już będziesz miał taką możliwość, bo czasami myślimy, że my nie umiemy dzielić się Ewangelią, Ten baner, który Gosia zrobiła, zobaczcie, tu jest chleb. Tak? Widzicie? Kiedyś słyszałem takie zdanie i chciałbym Wam to zdanie dzisiaj przekazać, że Ewangelia, dzielenie się Ewangelią, to bardziej karmienie chlebem, to jest bardziej karmienie chlebem głodnych, niż wciskanie paszy w drób. Nie wiem, czy wiecie, jak się karmi gęsi. Straszne to jest, nie? Żeby im wątroba urosła. Ktoś słyszał kiedyś, czy nie? Dowiedzcie się, tak? My czasami chcemy taki od razu bagietkę całą tak komuś zaserwować. I wepchać, popchać, tak? Bardziej karmienie głodnych, a więc Panie, pokaż mi głodnych ludzi, którzy chcą, bo nie każdy chce. Ma prawo nie chcieć? Pewnie, że ma prawo. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, ale czy wszyscy będą zbawieni? Domyślam się, że pewnie niekoniecznie. Tak? Chociaż potencjał każdy ma. Ale teraz wciskanie na siłę może niekoniecznie dobrze się skończyć, a więc bardziej modlenie się o to, aby Duch Święty pokazał nam głodnych ludzi i karmienie tych głodnych. Słuchaj, potrzebujesz, mam coś dla ciebie, tak? Dać mu obiad, a później Ewangelię, tak? To jest niesamowite. I później w czwartym punkcie mam follow-up, czyli taką kontynuację. Można po tym koncercie świątecznym, kiedy ktoś już tu u nas będzie, nawiążemy relacje, lody pękną, obwąchamy się troszeczkę, tak? Bo to wiecie, ludzie muszą się troszkę obwąchać. No, tak nie do końca się różnimy całkiem w tym Bożym stworzeniu. Niektóre zwierzęki się obwąchują, ludzie też muszą przyjść, trochę zobaczyć, popatrzeć, jak pachnie, tak? I tak dalej. I wtedy możemy zaprosić do kościoła. Ten follow-up to jest kontynuacja, zaproś znajomego do kościoła. Pan może użyć ciebie i twój kościół, aby znajomy pogłębił relacje z Chrystusem. Piotrek, poproszę cię do instrumentu. 4 rzeczy. Zapisz sobie imię, módl się systematycznie, spędzaj czas ze znajomym, ze znajomą, przyprowadź na wydarzenie, tak? Zaproponuj, że przyjedziecie razem i tak dalej. Wczoraj, kiedy w strefie patrzyłem, były nowe osoby, które przyszły tam. Ktoś się zaprosił, ktoś poświęcił czas na to, żeby zaprosić i ludzie reagują, jeżeli się z nimi rozmawia. I później kontynuujmy.